14-letni Mario wysiadł z taksówki i zaczął iść w kierunku okazałej willi na skarpie, z której roztaczał się piękny widok na całą wieś. Przyleciał w odwiedziny do matki, na tydzień, jak zawsze wtedy, gdy miał wolne od szkoły. Stanął pod drzwiami, pukał, dzwonił, ale nikt mu nie otwierał. Bardzo go to zdziwiło. Matka zawsze czekała na jego przyjazd. Dzwoniła w trakcie drogi z lotniska. Ale dzisiaj było inaczej. Pociągnął za klamkę. Jedna ze stron o atrakcjach turystycznych Francji napisała: miasteczko Le Grand Borne jest na tyle małe, że możesz je zwiedzić w ciągu jednego dnia, ale na tyle duże, że zapamiętasz je już na zawsze. I jest to prawda. To ulokowane w samym sercu malowniczych Alp, tętniące życiem miasteczko z wyciągiem narciarskim i średniowieczną, doskonale zachowaną zabudową, ma wyjątkowy klimat. Pachnie świeżo wypiekanymi rogalikami, aromatycznym espresso, lokalnie wyrabianymi tu serami i wędlinami. Przyciąga zapierającymi dech widokami. I to nie tylko narciarzy, ale całe rodziny z dziećmi. To właśnie tu, w otoczeniu Alp, strumieni, śpiewających ptaków i krzyków świstaków, mieszkał 41-letni Xavier z rodziną, 36-letnią Graciellą i trójką ich dzieci. Prowadzili tu iście bajkowe życie. Takie, o jakim można poczytać w gazetach. Takie, jakie z pewnością chciałby prowadzić nie jeden z nas. Byli szczęśliwi i z całą pewnością spełnieni. Bo i kto by nie był. Raz po raz wyjeżdżali na bardzo drogie, zagraniczne wakacje. Z wielką pompą urządzali przyjęcia. Czasem nawet bez okazji. Ich ogromny, luksusowy dom na skarpie, swoją drogą największy w okolicy, przyciągał wzrok każdego, kto tamtędy przechodził. A bajońsko drogie samochody, jak sportowy Mercedes czy czerwona Toyota Land Cruiser, budziły zachwyt, nierzadko zazdrość. Ale nie zawsze tak było, bo Xavier, głowa rodziny, nie urodził się bogaty. Wręcz przeciwnie. Los chciał, że przyszedł na świat w Czadzie, w środkowej Afryce, w jednym z najbiedniejszych i najbardziej skorumpowanych państw na świecie, które po długiej walce i uniezależnieniu się od Francji w 1960 roku na stałe pogrążyło się w chaosie. Urodził się w państwie, które w żaden sposób nie było przyjazne swoim mieszkańcom. Większość z nich, tak wtedy, jak i dziś, żyło w skrajnym ubóstwie, utrzymując się z pasterstwa czy uprawy pól. Choć o rodzinie Xaviera nie wiadomo za wiele, można przypuszczać, że on i jego bliscy również żyli skromnie. W innym wypadku, jego pochodząca z Gwadelupy matka z pewnością nie oddałaby go do adopcji. A tak właśnie się stało. Gdy Xavier miał 3 latka, trafił do nowej rodziny i wyjechał do Francji, gdzie zaczął nowe, pełne perspektyw i możliwości życie. Szansę na lepszy start wykorzystał doskonale. Poszedł do szkoły, a po niej, jako że od małego miał dryg do interesu, zajął się deweloperką. Założył własną firmę i wkrótce zaczął odnosić sukcesy. W miłości też mu się poszczęściło. Na początku lat 90. poznał Graciellę. Piękną, 5 lat młodszą od siebie Włoszkę, która była wszystkim tym, czego pragnął. Miała za sobą co prawda rozwód, a nawet dziecko, ale wcale mu to nie przeszkadzało. Mario, bo tak nazywał się jej synek, mieszkał na co dzień z ojcem w Padukale, ale utrzymywał z nimi bardzo bliskie relacje. Można sądzić, że Xavier pokochał go jak swojego własnego syna, bo malec często ich odwiedzał,
niemal zawsze, gdy tylko znajdował na to czas. W 1992 roku rodzina Flaktifów się powiększyła. Na świat przyszła Sara, a rok po niej Leticja. Pierwszy i jedyny syn, Gregory, urodził się kilka lat później, w 1996 roku. Wtedy też Xavier zaczął coraz żywiej rozmyślać nad rozwinięciem jakiegoś interesu, który pozwoliłby jego rodzinie na jeszcze wygodniejsze niż wiedli dotychczas życie. I w 1999 roku wpadł na pewien pomysł. W odosobnionej wiosce Le Grand, na wysokości 950 metrów nad poziomem morza, u podnóża Alp Wysokich, godzinę drogi od Chamonix i Mont Blanc, za okazyjną cenę kupił działkę i postanowił, że wybuduje tam domek letniskowy dla swojej rodziny, w którym zamieszkają na stałe. Okolica, na którą się zdecydował, nie była przypadkowa. Xavier po prostu czuł biznes swoim deweloperskim nosem. Zorientował się, że skupowanie działek w zyskujących popularność rejonach Francji może być opłacalne. Można je potem sprzedać z dużym zyskiem lub zainwestować w coś, co przyniesie długoterminowe profity. Na przykład w domki narciarskie pod wynajem. Dokładnie takie, w jakim zamierzał zamieszkać. Miasteczko znajdowało się relatywnie blisko znanych atrakcji, co było oczywistym plusem, ale nie o to mu wyłącznie chodziło. Wiedział, że hoteli i pensjonatów w tamtym rejonie jest już na pewno w bród. A poza tym, odległość też miała znaczenie. Nie każdemu turyście uśmiechałoby się codziennie jeździć, w tę i z powrotem poświęcając na samą trasę w góry aż 2 godziny. Nawet jeżeli wynajem byłby tańszy. No może w lecie znalazłoby się paru śmiałków, ale w zimie, kiedy słońce świeci bardzo krótko i każda minuta jest na wagę złota, już na pewno nie. A on chciał mieć całoroczny biznes, nie tylko sezonowy. Był dobrym obserwatorem, świetnie analizował, więc szybko znalazł punkt zaczepienia. 6 kilometrów od Le Grand znajdowało się zyskujące na popularności miasteczko La Cluza. W 1987 roku po raz pierwszy odbyły się tu zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich, a ośrodek narciarski, który tam założono, z każdym kolejnym rokiem przyciągał coraz więcej miłośników gór, wspinaczy, narciarzy, a z czasem także całe rodziny z dziećmi. Ludzi, którzy potrzebowali noclegów. Le Grand było więc doskonałym miejscem pod budowę domków. Rodzina jeszcze w tym samym, 1999 roku, przeprowadziła się w góry, a biznes Xaviera, jak możecie się domyślać, wypalił. Mężczyzna z powodzeniem skupował kolejne działki i stawiał na nich luksusowe domki, które schodziły jak świeże bułeczki. Zainteresowani byli nimi zwłaszcza bogaci inwestorzy z Anglii i Holandii, choć indywidualnych klientów też nie brakowało. Z każdą kolejną transakcją Xavier stawał się coraz bogatszy, aż wreszcie został jednym z najzamożniejszych ludzi w okolicy. Na zboczu góry, z której roztaczał się piękny widok na malowniczą okolicę, postawił ogromną, najokazalszą w sąsiedztwie willę. Kupił 4 luksusowe samochody. Zabierał rodzinę na drogie, zagraniczne wakacje. Jego dzieci doskonale odnalazły się w nowym miejscu i niemal z miejsca pokochały góry. Narciarskiego bakcyla złapała przede wszystkim 10-letnia Leticja. Dziewczynka od małego wykazywała wielki talent. Kiedy tylko mogła, wybierała się na narty. Trenowała w każdej wolnej chwili. I przynosiło to efekty. Tak jak ojciec, była zdyscyplinowana i uparta w dążeniu do celu. Dlatego wygrywała wszystkie organizowane lokalnie konkursy. Okolice polubił też 14-letni Mario, syn Gracielli z poprzedniego związku. Choć mieszkał daleko, bo prawie na drugim końcu Francji, kiedy tylko miał wolne od szkoły, wsiadał w samolot, by odwiedzić matkę, ojczyma i przyrodnie rodzeństwo.
Rodzina była szczęśliwa. Na ich szczęście patrzono jednak nie tylko z podziwem, ale też z zazdrością. 12 kwietnia 2003 roku. Sobota. Tego poranka 14-letni Mario, syn Gracielli z poprzedniego związku, był szczególnie podekscytowany. Miał się bowiem zobaczyć z dawno niewidzianą mamą i swoim przyrodnim rodzeństwem, które szczerze uwielbiał. Szczęśliwy, że do spotkania, które będzie trwało cały tydzień, dojdzie już za chwilę, za momencik. Wysiadł na lotnisku w Lyonie i wypatrywał taksówkarza, chłopaka z Le Grand, którego matka opłacała z góry i który zawsze, gdy tylko przylatywał, czekał na niego na lotnisku. Tak było i tym razem. Taksówkarz pomógł mu zapakować bagaże do bagażnika, a potem, jak zawsze, ruszył w stronę odległego o jakąś godzinę jazdy Le Grand. Mario i Graciella mieli jeszcze jeden zwyczaj. Zaraz po wylądowaniu kobieta dzwoniła do syna, by się upewnić, czy wszystko jest w porządku. Chłopiec czekał więc na telefon, ale auto pokonywało kolejne kilometry. Kolejne nazwy miejscowości migały w oknach. Byli coraz bliżej, a matka wciąż nie dzwoniła. Ten brak kontaktu początkowo nie wzbudził w nim lęku. Myślał, że może jest zajęta. Ma jakieś problemy z dziećmi, ktoś do niej wpadł. Ale gdy podjechał pod willę i zaczął pukać, a nikt mu nie otwierał, zaczął się prawdziwie martwić. Matka nigdy nie zapominała o jego przyjeździe. Wiedziała, że będzie dzisiaj. Opłaciła nawet taksówkarza. Taksówkarz, widząc, że chłopiec z jakiegoś powodu nie wchodzi do środka, postanowił zaczekać. I dobrze, bo Mario po chwili wrócił. Poprosił, by zawiózł go do przyjaciółki matki, u której chciał poczekać i coś zjeść, bo był po podróży głodny. Koleżankę nieco zdziwiło tak lekkomyślne zachowanie Gracielli. Kobieta zawsze wyczekiwała przyjazdu syna. Szykowała dla niego pokój. Gotowała ulubione potrawy. To było do niej bardzo niepodobne. Tym bardziej, że nie odbierała telefonu. Nie tylko od syna, ale i od niej. Mario został u kobiety na noc, myśląc, że może nie dogadali się do dat przyjazdu. A matka i ojczym gdzieś na chwilę wyjechali. Ale następnego dnia, wczesnym rankiem, postanowili wrócić. Wtedy Mario przyjrzał się chacie uważniej. Dostrzegł wówczas coś, czego nie widział wcześniej. Wszystkie zasłony były szczelnie pozaciągane, przez co nie mogli zajrzeć do środka. Pukali, dzwonili dzwonkiem. Jednocześnie wciąż próbowali się dodzwonić do właścicieli. Teraz już nie tylko do Gracielli, ale również do Xaviera i ich dzieci. Bezskutecznie. Choć drzwi willi były zamknięte na klucz, Mario znalazł sposób, by dostać się do środka. Dom wyglądał normalnie, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Bo już po chwili okazało się, że niektórych rzeczy ani Mario, ani przyjaciółka Gracielli nie potrafili w racjonalny sposób wyjaśnić. W domu było wyjątkowo czysto. Tak czysto, jak w domu nie bywało nigdy. Mało tego, w całej willi świeciły się światła i wszystko wskazywało na to, że rodzina miała zamiar zasiąść do kolacji, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobiła. Stół w jadalni był nakryty obrusem. Leżały na nim czyste talerze, sztućce, szklanki. Kominek wciąż był ciepły, a w powietrzu unosił się zapach jedzenia. Pochodził z kuchni. Na kuchence znajdował się bowiem garnek z gotową do podgrzania potrawą. Idąc tym tropem, Mario i jego towarzyszka zajrzeli do lodówki. Ta była pełna, a to było dziwne. Nikt, kto wyjeżdża na dłużej, nie zostawia domu w takim stanie. Nie zostawia pełnej lodówki i jedzenia na stole. Nie zostawia kota samemu sobie. Bo tak, w tym domu też był kot.
Jeszcze dziwniejsze okazały się kolejne znaleziska. W pokoju rodzeństwa na łóżkach brakowało pościeli, co było bardzo nietypowe. W gabinecie Xaviera panował straszny bałagan. Na biurku leżała też otwarta teczka z jakimiś dokumentami. Chłopak jeszcze tego samego dnia powiadomił o zaginięciu odpowiednie służby. Opowiedział o wszystkim ze szczegółami. O tym, że przyleciał właśnie w odwiedziny do matki i ojczyma. Że matka nie odebrała go z lotniska. Od wczoraj nie odbiera telefonów. Co jest do niej bardzo niepodobne. A także, że w willi, w której nikogo nie ma, zastał zapalone światła i obiad w piekarniku. Obawiał się, że mogło dojść do wypadku. W garażu brakowało bowiem jednego z aut, czerwonego Land Cruisera. Wypadek. Żandarmeria, specjalna formacja policji, będąca częścią francuskiego wojska, bez wahania przyjęła zgłoszenie. Teoria o wypadku wydawała się być przekonująca. Tym bardziej, że chłopiec wspominał, że jego ojczym lubił szybką jazdę, która w górach była szalenie niebezpieczna. Podobnie jak wcześniej Mario i koleżanka Gracielli, żandarmi również poczuli w domu coś złowrogiego. W willi było czysto, aż nazbyt czysto, co potwierdzali bliscy i opiekunka do dzieci pracująca dla rodziny. Z lekkim niedowierzaniem patrzyli na zastawiony stół, na jedzenie w garnku. Tym bardziej, że Mario był przekonany, że ktoś musiał odwiedzić dom. Teczka z dokumentami, która leżała na biurku, zniknęła. Tak samo jak dwa laptopy, które z całą pewnością rankiem były jeszcze w willi. To wszystko było dziwne, nawet bardzo dziwne i zarazem niepokojące. Dlatego mundurowi od razu zabrali się do pracy. Zaczęli objeżdżać okolice w poszukiwaniu czerwonego auta, które mogło uczestniczyć w jakimś wypadku. Nie wygrać starcia z krętą drogą, wypaść z zakrętu, wpaść do jakiegoś rowu. Jednocześnie przeglądali raporty o wszystkich wypadkach samochodowych we wsi i sąsiadujących z nią miejscowości. Wszystko na nic. 18 kwietnia, jako że po rodzinie wciąż nie było śladu, willę przeszukano ponownie. Żandarmi chcieli przyjrzeć się jej dokładniej, znaleźć jakieś tropy, wskazówki. Po przejrzeniu wszystkich pomieszczeń, rozmowach z Mario i sąsiadami, funkcjonariusze zorientowali się, że z domu zniknęło kilka wartościowych przedmiotów. Dwa laptopy, aparat fotograficzny, DVD, telefony, kilka flakonów perfum, a także nieszczęsna pościel z dziecięcego pokoju. Rzeczy, które rodzina mogła zabrać ze sobą na jakiś wyjazd, ale mogły też zostać skradzione. Ale zniknęło coś jeszcze. W gabinecie Xaviera panował istny chaos. Dookoła walały się dokumenty, powyciągane z szuflad papiery. Tak, jakby przed samym wyjściem mężczyzna zapamiętale czegoś szukał. Żandarmi poszli tym tropem. Zaczęli wszystko sprawdzać. A wtedy zorientowali się, że kilku dokumentów odnośnie do jednego z domków, które wynajmował, brakuje. W korytarzu natrafili na rzecz jeszcze bardziej zaskakującą i mocno podejrzaną. W dywanie była mała, precyzyjnie wycięta dziura w kształcie kwadratu. Jak mogła powstać, kto i dlaczego ją wyciął, pozostawało zagadką. Jednocześnie żandarmi wciąż próbowali zrozumieć, dlaczego w mieszkaniu jest aż tak czysto. Mario, koleżanka, opiekunka do dzieci, wszyscy mówili, że w willi zawsze panował mniej lub bardziej kontrolowany chaos. Mieszkała tu trójka małych dzieci. Po kątach zwykle walały się zabawki. Gdzieniegdzie ktoś nogą wdepnął w plamę po rozlanym soku. W zlewie zalegały tony naczyń. A teraz niczego takiego w domu nie było. Aż lśnił czystością. Żandarmi wpadli wtedy na pomysł, by zadzwonić do Filipe, morfoanalityka, wybitnego specjalistę od plam i rozbryzgów, by spojrzał na to wszystko swoim fachowym okiem. Filipe przybył na miejsce niedługo później. Szczupły, ciemnowłosy mężczyzna,
z siwiejącymi gdzieniegdzie pasmami, z kilkudniowym zarostem. Przez dłuższy czas chodził od pokoju do pokoju i dokładnie się im przyglądał. Zaglądał w każdy kąt, oglądał meble, ściany. A wtedy poczuł, że coś jest nie tak. Na podłodze i niektórych meblach dostrzegł ślady po gąbce. Ślady, które mogły wskazywać na to, że ktoś próbował tu sprzątać. Choć miał złe przeczucia, wiedział, że nie może od razu zabrać się do pracy. Oględziny miejsca wciąż trwały, a on musiał czekać na zakończenie wszystkich rozpoczętych działań. Pobranie odcisków palców, śladów stóp i innych tego typu rzeczy. Był anielsko cierpliwy i nie działał pochopnie. Tym bardziej, że detektywi mieli już w zanadrzu kolejną hipotezę, którą musieli sprawdzić. Gdy teoria o wypadku samochodowym powoli traciła na swojej wiarygodności, bo auta nigdzie nie było, nikt nie zgłosił żadnego wypadku, nikogo z rodziny nie było w żadnym lokalnym szpitalu, zyskiwać zaczęła hipoteza o ucieczce. Ucieczka. Rozmowy z sąsiadami, rodziną i znajomymi pary dały policji solidne podstawy do tego, by i to wyjaśnienie brać pod uwagę. Bo Xavier mógł narobić sobie wrogów. Był częścią branży deweloperskiej, a jak wiemy, ta potrafi być okrutna i bezwzględna. Może dokonał złej transakcji, nawiązał kontakty z niewłaściwymi ludźmi, może nawet mafią. Nie wywiązał się z jakichś zobowiązań, kogoś oszukał. Wszystko to, co znaleźli w willi, zdawało się współgrać z tym tokiem myślenia. Rodzina dowiedziała się, że grozi jej niebezpieczeństwo, dlatego uciekła w wielkim pośpiechu. Domownicy, zamiast zasiąść do kolacji, spakowali najpotrzebniejsze rzeczy. Jakieś ubrania na początek, pościel dla dzieci, brakujące dokumenty. Nie potrzebowali więcej. Mieli pieniądze. W jednej chwili mogli zacząć życie na drugim końcu świata. Trzymając się tej hipotezy, żandarmi zaczęli przeglądać i analizować wszystkie konta bankowe Xaviera. A tych nie było mało, bo aż 71. Sprawdzać, jakie i z kim ostatnio robił interesy. W co inwestował. Na co wydawał pieniądze. Czy miał długi, kredyty. Jednocześnie czekali też na jakąś aktywność z ich strony. Użycie karty, rezerwację lotu, wynajem samochodu, noc w hotelu na Seszelach czy Malediwach. Rozesłali też opis ich auta po Francji, Szwajcarii i Włoszech. Problem polegał jednak na tym, że mijały kolejne dni, a potem całe tygodnie. A stan kont nie ulegał zmianie. Rodzina przez cały ten czas nie kupiła nic, nawet chleba. Istniała oczywiście szansa, że Xavier dysponował gotówką, ale ta przecież musiała się kiedyś skończyć. Poza tym ich samochodu nikt nie widział, a bliscy nie byli skłonni wierzyć, że Graciella od tak porzuciła swojego ukochanego syna Mario, nawet jeśli miałaby jakieś poważne kłopoty. Na pewno prędzej czy później próbowałaby się z nim skontaktować, żeby mu wszystko wyjaśnić, ale jak dotąd milczała. Tymczasem żandarmi wciąż przeglądali dokumenty, konta, transakcje, a wtedy wyszło na jaw, że rodzina miała pewne niewidoczne dla ludzi z zewnątrz problemy. Prowadziła bardzo wystawne życie. Organizowała przyjęcia. Wyjeżdżała na drogie wakacje. Kupowała kosztowną biżuterię. Ale najwyraźniej nie było jej na takie życie stać. Bo Xavier miał długi. I to nie byle jakie. Bo opiewające na prawie 3 miliony euro. Poza tym w 1998 roku, 5 lat wcześniej, za nieuczciwość, niepłacenie pracownikom i inne machlojstwa, odebrano mu prawo do wykonywania działalności gospodarczej na 10 lat. Mimo wszystko wciąż robił interesy, znalazł bowiem doskonały sposób, by karę ominąć. Założył firmę na nazwisko swojej dziewczyny. Słowa sąsiadów, którzy raz po raz podnosili teorię o ucieczce ze względu na jakąś nieudaną transakcję, przebąkiwali coś o niepłaceniu pracownikom
i licznych oszustwach Xaviera w interesach zdawały się mieć coraz więcej sensu. W mediach aż huczało od plotek. Sprawa przez długie miesiące nie schodziła z czołówek gazet, a ich nagłówki brzmiały złowrogo. Sam sobie winien. Wyciągano coraz to nowe historie z jego życia. Opowiadano o złym traktowaniu pracowników, o poczuciu wyższości, obnoszeniu się pieniędzmi, które zarobił na cierpieniu innych. Wszyscy byli przekonani, że rodzina wpadła w kłopoty, przez które uciekła, pozostawiając swoich bliskich w nerwowym oczekiwaniu i stresie. Ale tylko do czasu, bo miesiąc po zaginięciu detektywi natrafili na bardzo ważny trop, a cała sprawa obrała nieoczekiwany obrót. 13 maja żandarmi znaleźli auto Xaviera, czerwoną Toyotę Land Cruiser, którą najpewniej 11 kwietnia wieczorem, bo wtedy widziano ją po raz ostatni, rodzina udała się w podróż. Auto zostało porzucone w dość znaczącym miejscu, nieopodal lotniska w Genewie, po stronie szwajcarskiej, co tylko potwierdzało słuszność teorii o ucieczce przed wściekłymi kontrahentami czy nieopłaconymi budowlańcami. Choć pracownicy lotniska nie potwierdzili, by rodzina kiedykolwiek kupowała na miejscu bilety i gdziekolwiek wyleciała, żandarmi byli niemal pewni, że mogła załatwić sobie fałszywe dokumenty. Xavier miał przecież znajomości, pieniądze. Mógł w jednej chwili kupić całej rodzinie nową tożsamość. Podczas gdy część żandarmów próbowała ustalić, czy na lotnisku znajdowały się jakieś kamery monitoringu, inni zajrzeli do środka samochodu. Chcieli sprawdzić, czy czegoś istotnego w nim nie zostawili. Jakichś numerów telefonów, adresów, czegokolwiek, co mogłoby ich chociaż przybliżyć do rozwiązania tej niezwykle tajemniczej zagadki. Rodzina i przyjaciele wciąż bardzo się o nich martwili. I jeśli rzeczywiście uciekli, trzeba było ustalić gdzie. Auto wyglądało podejrzanie. Żandarmi bardzo skrupulatnie przeglądali wszystkie zakamarki. Bagażnik, siedzenia, podłogi, kokpit. I natychmiast dostrzegli nieprawidłowości. Samochód wyglądał na świeżo wysprzątany, a większość wykładziny z jakiegoś powodu została w nim zdjęta. W aucie znajdowało się też kilka niewinnych, acz rozbudzających wyobraźnię plamek, w dziwnym brązowo-czerwonym kolorze. Natychmiast poddano je szczegółowej analizie, a wtedy wyszło na jaw, że plamki nie pochodziły z brudu. Nikt nie poplamił siedzeń lodami, czekoladą ani żadnym sosem. Plamki zawierały DNA. To była czerwona flaga. By sprawdzić, czy znaleziony w samochodzie materiał genetyczny pochodził od kogoś z zaginionych flaktifów, postanowiono porównać go z DNA znalezionym w chatce. Dla pewności DNA pobrano też od ich bliskich. Analiza porównawcza okazała się być doskonałym posunięciem, bo DNA z samochodu bezsprzecznie należało do Xaviera. Ale nie tylko do niego. W aucie znaleziono też DNA jego dziewczyny, 36-letniej Gracielli, a także ich dzieci, Sary, Leticji i Gregorego. To nie mógł być przypadek. Śladów było zbyt wiele, jak na przypadkowe skaleczenie. Teoria o ucieczce w sekundę rozbiła się jak tafla szkła. Żandarmi byli przekonani, że w takich okolicznościach musiało dojść do jakiegoś wypadku. Ale w takim razie gdzie podziała się rodzina? Dlaczego nie wezwała pomocy? Nie udała się do szpitala? Postanowiono raz jeszcze przeszukać dom. Tym razem bardziej szczegółowo, skrupulatnie. Żandarmi rozglądali się dookoła. Sprawdzali każde pomieszczenie, każdy kąt. W pokoju dziecięcym na piętrze spędzili najwięcej czasu, bo pokój ten od początku wydawał się być kluczem do rozwiązania zagadki. Jeszcze w trakcie pierwszego przeszukania dostrzeżono, że materace dziecięce są puste, brakuje na nich pościeli. Choć wtedy przypuszczali jeszcze, że może lokatorzy po prostu zabrali ją ze sobą na szybko się wyprowadzając,
tak teraz, w tych okolicznościach, brak pościeli mógł świadczyć o czymś zupełnie innym. Uważne oko żandarmów dostrzegło wtedy coś jeszcze. W salonie, w przestrzeniach między panelami, znajdowało się kilka maleńkich, brązowo-czerwonych plamek, do złudzenia przypominających te z auta. Po chwili znaleźli zużytą łuskę i fragment zęba. Na miejsce natychmiast wezwano pomoc. Wśród wielu wybitnych techników był też wspomniany wyżej Filipe, morfoanalityk. Mężczyzna znany i szanowany w środowisku, pracujący na wielu uniwersytetach, współpracujący z amerykańskim FBI. Mężczyzna, który już na początku śledztwa podejrzewał, że w willi mogło dojść do tragedii. Przypuszczał, że ktoś mógł posprzątać mieszkanie, na co wskazywały wyschnięte mazaje po gąbce. Dom przebadano wówczas specjalnym, nowoczesnym jak na tamte czasy preparatem o nazwie Blue Star, który notabene Filipe sam wymyślił i opracował. Roztwór ten w przeciwieństwie do stosowanego powszechnie luminolu nie niszczył DNA, co było dla żandarmów i całego śledztwa niezwykle istotne. Środek był na tyle silny, że wykrywał nawet najmniejsze plamki, a jednocześnie tak delikatny, że po jego zastosowaniu DNA wykrywano nawet na ubraniach, wypranych w pralce w bardzo wysokiej temperaturze. Na tym jego zalety się nie kończyły. Pozwalał na pracę w półmroku, a nie w całkowitej ciemności, co było dodatkowym plusem. Fachowcy spędzili w chatce 3 długie dni. Badali każde pomieszczenie, każdy fragment imponującej narciarskiej rezydencji. Nie na darmo. Filipe się nie mylił. W domku było całe mnóstwo śladów. Maleńkich, większych, a także ogromnych plam w różnych częściach budynku. W kuchni, piwnicy, małym i dużym salonie i dziecięcym pokoiku. Dość skutecznie próbowano się ich pozbyć, bo nie były widoczne gołym okiem, ale tam były, tak samo jak dostrzeżone wcześniej przez Filipe ślady po gąbce. Dokładnie przeanalizowano trajektorię ich powstania, a wtedy wyszło na jaw, że takie ślady nie mogły powstać na skutek wypadku, a użycia siły. Próbki wysłano do laboratorium. Spodziewano się znaleźć w nich DNA Xaviera, ale wyniki, jakie przyszły, przeszły najśmielsze oczekiwania i były dla wszystkich szokujące. Próbki DNA pochodziły nie tylko od dewelopera, ale od wszystkich zaginionych członków jego rodziny. Ustalono, że Xavier zginął od kuli. Reszta najpewniej od deski lub kawałka drewna. Sprawa natychmiast zmieniła status. Już nie było mowy o ucieczce, wypadku czy zaginięciu. Poszukiwano ciał. Co ciekawe, materiału genetycznego było w alpejskim mieszkaniu znacznie więcej. Nie powinno to jednak nikogo dziwić. Na przestrzeni ostatnich kilku lat willę odwiedzało wiele osób. Pracowników, członków rodziny, przyjaciół, kontrahentów. Turystów korzystających z dobrodziejstw ośrodka. Ludzi, którzy najpewniej nie mieli z tajemniczym zaginięciem rodziny nic wspólnego. Żandarmi wierzyli jednak, że między tymi nic nieznaczącymi próbkami DNA znajdowało się przynajmniej jedno, które będzie dla śledztwa interesujące. I ta detektywistyczna intuicja ich nie myliła, bo po dokładnym przebadaniu próbek okazało się, że w domu było jeszcze jedno, tajemnicze DNA. Znajdowało się aż w 22 miejscach w domu i było zmieszane z DNA flaktifów. Musiało należeć do sprawcy. Przez kolejny miesiąc skrupulatnie przeczesywano całą okolicę. Zastępy policji i grupy poszukiwawcze z psami tropiącymi przeczesywały każdy zakamarek Legrand, każdy krzak, każdą górę i wzniesienie. Nurkowie zapamiętale sprawdzali zbiorniki wodne. Bez skutku. Po rodzinie nie było śladu. Palącym problemem okazało się ustalenie motywu.
Żandarmi czuli, że to właśnie on jest kluczem do rozwiązania zagadki. Bo jeśli znajdą motyw, znajdą też sprawcę. Hipoteza o kradzieży wydawała się mało przekonująca. Z chatki owszem, zniknęło kilka rzeczy, które moglibyśmy uznać za wartościowe. DVD, aparat, laptopy, telefony. Ale nie były to przedmioty aż tak cenne, by były warte czyjej życie. A w tym przypadku aż 5 żyć. Detektywom coraz częściej przychodziła do głowy jeszcze jedna myśl. Nienawiść lub zemsta. W międzyczasie porozmawiali sobie bowiem trochę z ludźmi ze wsi. Pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, że sąsiedzi od początku chętnie rozmawiali o rodzinie z mediami. Równie chętnie rozmawiali też z żandarmerią i nie mieli o Ksawierze najlepszego zdania. Ich zdaniem mężczyzna zamienił ich ciche, spokojne miasteczko w gwarne turystyczne miejsce, co bardzo im się nie podobało. Poza tym grał nieczysto nie tylko w biznesie, ale i w życiu. Nie miał prawdziwych przyjaciół, żadnych znajomych. Rzadko odwiedzała go rodzina. Po prostu nie był osobą, z którą chciało się przebywać. Taką dobrą duszą, która wyciąga do mniej zamożnych od siebie pomocną dłoń. Uśmiecha się przyjaźnie na powitanie, do której można było przyjść i się pożalić. Wręcz przeciwnie. Zgodnie z tym, co mówili o nim mieszkańcy, Ksawier był pozbawionym skrupułów biznesmenem, który pieniądze, nierzadko zarobione na cierpieniu innych, roztrwaniał na prawo i lewo, bezczelnie się tym obnosząc. Miesiącami nie płacił wynagrodzeń swoim pracownikom. Nie dotrzymywał słowa. Rzadko wywiązywał się z umów deweloperskich. Byle jak wykonywał prace budowlane. Ponoć kilka osób perfidnie oszukał. Zdaniem wielu wręcz żył z oszustwa i żerowaniu na naiwności innych. Obiecywał gruszki na wierzbie. Snuł plany. Nierealistyczne fantazje, mamił atrakcyjną ceną, a potem, gdy już osiągnął swój cel i dostał zapłatę, zwodził, mataczył, a czasem znikał z pola widzenia i ni stąd ni zowąd zrywał zawartą wcześniej umowę. Wymyślał przeróżne wymówki, zawsze okazując jednak fałszywą skruchę i szukając innego, zastępczego rozwiązania. Za pieniądze ze sprzedanych w taki sposób domków budował kolejne. Wcześniejszych niemal nigdy nie kończył. Ludzie mieszkali więc w niewykończonych miejscach, bo przecież już za nie zapłacili i nie mieli innego wyjścia, nie otrzymując za to żadnej rekompensaty. Ksawier nie był też najlepszym wzorem do naśladowania w innych dziedzinach życia. Był skrajnym hedonistą, który uwielbiał hazard, bo najwyraźniej potrzebował w swoim życiu silnych wrażeń i adrenaliny. Mieszkańcy wsi go nie lubili i wcale nie zamierzali tego ukrywać. Za plecami wymyślali mu przezwiska, nazywali w różny sposób. Nie tylko dlatego, że był złym człowiekiem, który nie liczył się z innymi. Nie tylko dlatego, że odniósł sukces i miał pieniądze. Choć nie przyznawali tego na głos, drażniło ich też coś jeszcze. Inny kolor skóry. Dawid i Aleksandra, najbliżsi sąsiedzi, którzy również wynajmowali od Ksawiera lokum, byli w swoich opiniach wyjątkowo ostrzy. Nigdy nie powiedzieli dziennikarzom o rodzinie dobrego słowa. Powtarzali, że szczycili się swoim bogactwem, autami, telewizorami, wakacjami. Choć nie płacili ludziom za ich pracę i zawsze były z nimi problemy. Najpierw z całą mocą zapewniali, że na pewno uciekli, a potem, gdy oględziny mieszkania wykluczyły tę możliwość, sugerowali powiązania Ksawiera z włoską mafią. Sądzili, że to ona może za wszystkim stać, bo Graciella miała włoskie pochodzenie. Ale we wsi nie tylko oni byli nastawieni do flaktifów wrogo. Do żandarmów skądinąd dochodziły głosy, że Ksawier był aż tak nielubiany, że jeden z sąsiadów w przypływie złości wylał benzynę na jego drogiego Mercedesa, a inny ponoć przyznał, że z radością zrobiłby mu coś złego. Ksawier więc drażnił, irytował. Zresztą nie tylko on.
Jego córka Letizia była świetną narciarką. Wygrywała wszystkie lokalne zawody, co do jednego. Jej młode rywalki zazdrosnym okiem patrzyły na jej osiągnięcia. Niewykluczone, że ich rodzice również. Flaktifowie mogli więc paść ofiarą oszukanego kontrahenta, ale równie dobrze sąsiedzkiej zazdrości i chciwości. A może wszystkiego naraz. Gdy informacje o tym, co znaleziono w domu, przeciekły do krajowych mediów, opinia publiczna zadrżała. Gazety masowo zaczęły rozpisywać się o przeszłości Xaviera, jeszcze obszerniej i okrutniej niż lokalne pismaki wcześniej. A to wywołało skandal. Na światło dzienne wyszło zamiłowanie mężczyzny do hazardu. Informacje o chytrych zapędach, nieetycznych interesach, rzekomych oszustwach. Ludzie nie mieli dla rodziny litości. Wierzyli, że o tak złego człowieka na pewno musieli upomnieć się jacyś wrogowie. Może mafia, może ktoś, kogo okradł. Ktoś, kogo wpuścił w maliny. Ale nawet w najgorszych koszmarach ci wszyscy czytelnicy nie przypuszczali, by mógł zrobić to ktoś ze wsi, jak spekulowały gazety. To nie mieściło się nikomu w głowie. Sąsiedzi, owszem, byli nastawieni do Xaviera nieco wrogo, czego nawet nie starali się ukryć, ale z całą pewnością nie życzyli mu źle. A już na pewno nie Bogu ducha winnej kobiecie i małym dzieciom. Żandarmi tymczasem postanowili posunąć się o krok dalej. Jako że mieli w garści DNA potencjalnego sprawcy, robili wszystko, by znaleźć dopasowanie. Od początku maja 2003 roku skrupulatnie pobierali materiał genetyczny od wszystkich osób będących w jakiejkolwiek relacji z rodziną. Zaczęli od bliskich, rodziców, braci, sióstr, krewnych. A więc od osób, które zwykle znajdują się na pierwszej stronie listy podejrzanych. Za zamkniętymi drzwiami domów często czai się bowiem wiele sekretów. Intryg, zazdrości, kłamstw, zdrad. A na emocjonalny charakter działań wskazywało okrucieństwo, z jakim potraktowano flaktifów. Szybko okazało się jednak, że trop był ślepy. Żandarmi przeszli więc do partnerów biznesowych i pracowników budowlanych. Grupy, która od początku wzbudzała w nich i w opinii publicznej największe emocje. To o nich ciągle wspominali ludzie we wsi. O nich mówili Dawid i jego partnerka Aleksandra, najbliżsi sąsiedzi. Oni jednak też okazali się być czyści. Wtedy detektywi skręcili w ścieżkę, którą początkowo wykluczyli. Zaczęli zbierać DNA od sąsiadów. Chodzili od domu do domu, od gospodarstwa do gospodarstwa. Sprawdzili ponad 130 próbek. Aż wreszcie znaleźli to, czego szukali. Szóste DNA. To, które musiało, po prostu musiało należeć do sprawcy. 16 września 2003 roku 80 żandarmów zaresztowało jego właściciela. Jechał właśnie autem. Wracał z pracy do domu. Gdy go zatrzymano, założono na ręce kajdanki, a on wydawał się być szczerze zdziwiony najściem. Oprócz niego tego dnia zaresztowano jeszcze 4 osoby, podejrzane o pomoc w zacieraniu śladów. Wszyscy złożyli wyjaśnienia. Nikt nie przyznawał się do winy. W międzyczasie przeszukano domek letniskowy, w którym mieszkał domniemany sprawca. Domek, który notabene wynajmował od Xaviera. A to okazało się być świetnym posunięciem, bo dość szybko znaleziono w nim DNA rodziny i zabawki skradzione z ich willi. Tym, co jednak najbardziej zaszokowało żandarmów, był pewien dokument, który znajdował się w jednej z szuflad. Sfałszowana umowa najmu jednego z domków należących do Xaviera, zawarta na kilka dni po zaginięciu rodziny. Umowa, która mogła wskazywać na motyw, ale po kolei. Podejrzanym okazał się być sąsiad flaktifów, 30-letni mechanik imieniem Dawid. Mężczyzna, który bardzo chętnie, acz negatywnie, wypowiadał się na temat zaginionych. Wraz z partnerką udzielał dziennikarzom wywiadów. Od początku kierował podejrzenia to na mafię, to na ucieczkę.
sąsiad, który w całej wsi uchodził za jednego z nielicznych przyjaciół Xaviera. Jego partnerka sprzątała w wynajmowanych domkach, a on podejmował się dorywczych prac na terenie ośrodka narciarskiego. Mężczyzna był ostatnią osobą, która widziała rodzinę. W jednym z wywiadów przyznał, że był w ich domu około 18:30 w dniu zaginięcia, by odebrać komplet dorobionych kluczy do domku. Wskazanie na Dawida było dla wszystkich mieszkańców Le Grand ogromnym zaskoczeniem. Cichy, pracowity, niekarany. Nikt z okolicy nie brał go pod uwagę. Żandarmi jednak nie dali się zwieść. Dawid od początku wydawał się być nieco podejrzany. Brał aktywny udział w poszukiwaniach. Dopytywał o postępy w śledztwie, ale nie raz na jakiś czas. On to robił ciągle. Natrętnie, natarczywie, bezustannie. Stale był obok. Podglądał działania żandarmów przez lornetkę ze swojego domu, czym zwrócił na siebie ich uwagę. Obserwowali każdy jego ruch, aktywność w mediach, analizowali wypowiedzi i mowę ciała. Podczas jednego z wywiadów Dawid powiedział coś bardzo podejrzanego. W tym domu rozegrał się prawdziwy horror. Miał rację, ale przecież skąd to mógł wiedzieć? Szczegóły śledztwa nie były jawne. Tym, co jednak przesądziło o jego losie, był fakt, że jako jedyny w całej okolicy z jakiegoś powodu bał się przekazać swoje DNA do analizy. Świadczyły o tym telefony do jego dziewczyny, w których mówił wprost. Nie chcę, żeby mi pobrali DNA. Nie zgadzam się. Nie mam sobie nic do zarzucenia, ale po prostu się nie zgadzam. 8 lipca przyszły wyniki badań DNA. Żandarmi już wtedy wiedzieli, że to jego szukają, ale czekali z aresztowaniem do końca sezonu turystycznego, by nie wystraszyć wczasowiczów. Dawid niemal od razu przyznał się do winy. Z tak silnymi argumentami po prostu nie potrafił walczyć. Nie potrafił wytłumaczyć, jak jego DNA znalazło się na miejscu zdarzenia. Skąd w jego domu skradzione przedmioty i fałszywa umowa najmu. Powiedział, że między nim a Xavierem tamtego wieczoru doszło do nieporozumienia. Przez jakiś czas pracował u niego jako tak zwana złota rączka. Nie mieli żadnej umowy. Po prostu Xavier od czasu do czasu zlecał mu to naprawienie zamka, a to wbicie gwoździa, to tu, to tam. A że on jako mechanik nie zarabiał zbyt wiele, chętnie się na to godził. Poza tym byli przyjaciółmi, ufali sobie. Pomagał mu więc tak czysto po koleżeńsku. Ale pewnego dnia Xavier przestał mu płacić. Zmieniał temat. Mówił, że zapłaci później, jutro, za tydzień. A on zaczynał się coraz bardziej irytować. Tym bardziej, że przestał też płacić jego partnerce Aleksandrze, która sprzątała domki pod wynajem. W sumie uzbierało się tego jakieś kilkaset euro. Tamtego wieczora postanowił pójść się z Xavierem rozmówić. Gdy ten mimo próśb dalej nie chciał mu oddać pieniędzy, zaczęli się kłócić i doszło do bójki. To był wypadek. Działałem w samoobronie, przekonywał. Wpadłem w panikę. W domu była cała jego rodzina. Musiałem pozbyć się świadków. Ukradłem te rzeczy przy okazji, w ramach rekompensaty za niewypłacone wynagrodzenie, mówił. Pod naporem policji, dla której najważniejszym zadaniem było teraz ustalenie, gdzie znajduje się rodzina, Dawid następnego dnia wskazał miejsce, w którym ich ukrył. Zaprowadził żandarmów do lasu. W odizolowane, ciche miejsce, położone jakieś 11 kilometrów od Le Grand. Do miejsca, gdzie nocą 11 kwietnia rozpalił ogromne ognisko, by pozbyć się wszystkich dowodów. I czekał tak długo, aż dopaliło się do końca. Gdy do mieszkańców wsi dotarły już te straszliwe wieści, byli prawdziwie wstrząśnięci. Uczniowie okolicznej szkoły i ich rodzice, by uczcić ich cześć, w wielkim poruszeniu przygotowali wzruszające kartki. Ludzie masowo składali kwiaty pod willą. Żandarmi tymczasem szukali motywu. Ten, który usiłował wmówić im od jakiegoś czasu Dawid, był, delikatnie mówiąc,
nieprzekonujący. Trudno im było uwierzyć w to, że to pieniądze, do tego tak małe, mogły leżeć u podstaw tej strasznej tragedii. DVD, aparat, dwa laptopy, kilka flakonów perfum. To nie było zbyt wiele warte. Niewypłacona pensja za kilka dorywczych prac również nie mogła być wysoka. Poza tym, coś im w tej całej historii nie pasowało. Po co w ogóle Dawid przyniósł ze sobą pistolet? Przecież z tego, co mówił, chciał tylko porozmawiać. Zarzekał się, co prawda, że przypuszczał, że rozmowa może zejść na złe tory, ale czy to znaczyło, że od początku miał zamiar go użyć? Żandarmom coraz częściej przychodziła do głowy jedna natrętna myśl. Dawid musiał działać pod wpływem bardzo silnych emocji, uczuć, które być może kumulował tygodniami. Kto wie, może nawet latami. Wszystko wskazywało na dokładnie zaplanowaną zemstę. Poznając go coraz lepiej, zagłębiając się głębiej i głębiej w jego życie i przeszłość, poprzez rozmowy z Aleksandrą, sąsiadami i znajomymi, żandarmi powoli zaczęli dochodzić do sedna. Zaczęli dostrzegać początkowo niedostrzeganą zazdrość o powodzenie, ukrywaną przed wszystkimi złość na siebie za wszystkie porażki, jakie zostały obnażone przez sukces Xaviera. Zaczęli rozumieć, dlaczego podrobił umowę najmu na jeden z domków, bo rodzina Dawida miała ewidentny powód, by chcieć się zemścić na Flaktifach. By to w pełni pojąć, musimy cofnąć się jednak do samego początku. Dawid urodził się 23 października 1972 roku w Arras, w północnej Francji, w rodzinie niespecjalnie majętnej. Jego matka pracowała jako sprzątaczka, ojciec był robotnikiem, a on został żołnierzem. Po odbyciu służby w Jugosławii postanowił się przekwalifikować. Został mechanikiem, jako że od dziecka interesowały go samochody. Nie mógł jednak w żadnej pracy na dłużej zagrzać miejsca. Zwalniano go, bo był zbyt nerwowy. Z tego powodu stale brakowało mu pieniędzy. W miłości poszło mu lepiej. Związał się z kobietą imieniem Aleksandra. Dziewczyną głośną, gadatliwą, pewną siebie. Zdaniem wielu nawet wulgarną. Taką, co nie da sobie w kaszę dmuchać. Walczy o swoje do samego końca. Doczekali się dwójki dzieci, Ofelii i Jimiego. Jako, że finansowo nie wiodło im się najlepiej, bo Aleksandra nie pracowała, a on zarabiał marnie, nieustannie szukali dla siebie nowych perspektyw, lepszego, godniejszego życia, miejsca, w którym mogliby zacząć od początku. Nie dało się ukryć, że oboje lubili życie w luksusie. Żyli nieco ponad stan. Kupowali rzeczy, na które nie było ich w istocie stać. Marzyli o ładnym, eleganckim domu, za który nie musieliby jednak zbyt wiele płacić. Intratnej, szanowanej pracy, choć sami światu nie oferowali za wiele. I w końcu takie miejsce znaleźli. Nie jest do końca jasne, w jakich okolicznościach Dawid w 2002 roku dowiedział się o ośrodku narciarskim w górach. Być może w jakiejś gazecie zobaczył ogłoszenie typu: wynajmę nowe, świeżo wybudowane domki letniskowe w Le Grand, w spokojnej, malowniczej wiosce, nieopodal Mont Blanc. A oferta spodobała mu się na tyle, że bezzwłocznie postanowił zadzwonić. Mieszkanie w domku pośród bogatych wczasowiczów, karierowiczów i biznesmenów, których stać było na coroczne eskapady w Alpy, niewątpliwie było dla niego kuszące. Zarówno on, jak i Aleksandra lubili otaczać się ludźmi sukcesu. Ci mogli bowiem dać im przecież nie tylko poczucie wyjątkowości, ale i dobrą pracę. Poza tym wioska miała inne zalety. Ulokowana była pośród pięknych, strzelistych i majestatycznych Alp. A takie miejsce do życia jest marzeniem wielu ludzi na całym świecie. Stanowi obiekt pożądania i zazdrości. Dawidowi spodobała się również cena za wynajem. Była atrakcyjna i dość trudna do przebicia na rynku. Nie wahał się więc ani chwili. Chwycił za telefon i wybrał numer. Odebrał deweloper, który przedstawił się jako Xavier Flaktif. Wystarczyło kilka minut rozmowy, by Dawid podjął decyzję. Trudno powiedzieć, jak zareagowała na przeprowadzkę Aleksandra.
bo nie ma o tym żadnych informacji w mediach. Niemniej para być może jeszcze tego samego dnia zaczęła pakowanie i wkrótce pojawiła się w Le Grand, by obejrzeć nowe lokum. Rodzina natrafiła tam jednak na dość poważny problem. Będąc już na miejscu, skontaktowała się z deweloperem, a ten nie miał dla nich dobrych wieści. Choć Dawid i jego partnerka myśleli, że od zamieszkania w domku dzieli ich jedynie kilka podpisów i wpłata zaliczki, rzeczywistość okazała się znacznie mniej kolorowa, bo chatka, w której mieli zamieszkać, nie była jeszcze gotowa i nie nadawała się do wynajmu. Ale Xavier miał na to ratunek, by nie zostawiać rodziny na lodzie, nie zmuszać do zameldowania w hotelu, zaproponował im w zastępstwie inny, co prawda trochę mniejszy, mniej wygodny, mniej nowoczesny, ale tak samo przytulny, tylko do czasu, aż tamten będzie gotowy. Rodzina nie miała nic do stracenia, przyjęła więc propozycję. Zresztą jakie to miało wtedy dla nich znaczenie? To miała być kwestia kilku tygodni, najwyżej miesiąca. Dawid w międzyczasie zaprzyjaźnił się z Xavierem. Mężczyzna bardzo mu imponował, nie tylko swoją zamożnością, luksusowym domem, drogimi samochodami, zagranicznymi wyjazdami. W ogóle był dość ciekawą osobowością. Charyzmatyczny, pewny siebie, bezkompromisowy, dumny, nie tylko z osiągnięć swoich, ale i swoich dzieci. Choć tak różni, w gruncie rzeczy byli do siebie podobni. Obaj pochodzili z ubogich domów, obaj mieli podobny start, ale tylko Xavier osiągnął zawodowy sukces i przyjaźń z nim mu to niestety uświadomiła, bo Dawidowi rzeczywiście w życiu nie wyszło. Mimo marzeń o lepszej pracy, po przeprowadzce wciąż pracował jako mechanik w pobliskim mieście, zarabiał niewiele i nie stać go było na życie, o jakim marzył. Nie miał wymarzonego domu, nie jeździł na wakacje, nie kupował drogich ubrań i biżuterii. Wszystkiego tego, co miał jego przyjaciel. Z czasem przyjaźń z Xavierem zaczęła go irytować. To, co jak dotąd podziwiał, przeszkadzać. Jego bogactwo go onieśmielało, sukces drażnił, a zarobione pieniądze doprowadzały go do szału. Podziw z biegiem czasu zamienił się w zazdrość. Ale nie taką zdrową zazdrość, jaką posiada każdy z nas. On życzył mu i jego rodzinie wszystkiego najgorszego. Xavier tymczasem, jak mówili później sąsiedzi i ludzie ze wsi, szczerze polubił Dawida. Widząc, że sytuacja finansowa jego rodziny nie jest najlepsza, zaproponował mu dodatkową pracę jako złota rączka, a Aleksandrze sprzątanie domków powynajmujących. Pomimo całej sympatii, jak to miał w zwyczaju, Xavier zwodził jednak także jego. Czas mijał, a do obiecanego domku, jak się nie wprowadzili, tak się nie wprowadzili. Xavier przenosił ich z jednego do drugiego miejsca, raz po raz wymyślając nowe wymówki. Dawid w pewnym momencie zaczął podejrzewać, że coś jest nie tak. Xavier ich oszukuje, wcale nie zamierza im wynająć tamtego luksusowego lokum. Wkrótce odkrył powód opóźnienia i był z tego powodu wściekły. Jego chatka, wbrew temu, co od miesięcy wmawiał im deweloper, już dawno była gotowa. Mało tego, Xavier wynajmował ją bogatym turystom za dużo większe pieniądze niż obiecał im i najwyraźniej wcale nie zamierzał tego zmieniać. Jakby mało miał problemów, sytuacja materialna jego rodziny stawała się coraz gorsza. W podreperowaniu budżetu nie pomagały mu nawet drobne kradzieże, włamania i inne występki, jakich Dawid i Stefan, jego kolega z pracy, w międzyczasie zaczęli się dopuszczać. Nie mieli pieniędzy, bo większość tego, co zarobili, wydawali na niepotrzebne przedmioty na pokaz, a wymagania i oczekiwania z każdym kolejnym dniem rosły. Aleksandra też zdawała się mieć dość pracy jako gosposia. Uważała, podobnie zresztą jak Dawid, że to zajęcie uwłaczające nie tylko jej, ale całej ich rodzinie. Codziennie wspominała o tym, jak źle się czuje, pracując w domu jego przyjaciela, jakie to dla niej poniżające,
jak musi słuchać rozkazów i żądań, które musi spełniać, bo przecież jej za to płacą. A nie ma wyjścia, bo potrzebuje pieniędzy. Całą swoją frustrację przelewała na niego. Obarczała winą za nieudaną przeprowadzkę, za oszustwo. O to, że prowadzą życie, jakiego żadne z nich nie chce. Posunęła się nawet do tego, że przy każdej możliwej okazji wytykała mu jego niepowodzenia. Wykładała na stół wszystkie porażki. Porównywała do Xaviera. To sprawiało, że Dawid z dnia na dzień stawał się coraz bardziej wściekły, coraz bardziej zazdrosny, coraz bardziej poniżony i oszukiwany. Doszedł do punktu, w którym nie widział już innego wyjścia, jak tylko pozbyć się tego, co wyzwalało w nim tak negatywne emocje. Chciał raz na zawsze wyjaśnić kwestię wynajmu domku, tego okropnego oszustwa, którego nie mógł ścierpieć. Wygarnąć Xavierowi, co o nim myśli. Okazja trafiła się szybko. 11 kwietnia 2003 roku, około 18:30, willa Flagtiffów. Tego dnia wszystkie złe emocje, jakie kumulowały się w Dawidzie już od jakiegoś czasu, które próbował za wszelką cenę tłumić, w końcu wybuchły. Wieczorem, około 18:30, przyszedł do willi. Wszedł drzwiami prowadzącymi do kuchni, gdzie dzieci robiły sobie kanapki. Xavier siedział na fotelu w salonie. Zażądał wyjaśnień. Powiedział, że wie o jego kłamstwach co do domku, w którym mieli zamieszkać. Powiedział, że ma dać mu gwarancję, że w nim zamieszkają, tak jak się umawiali. Xavier nie chciał się jednak na to zgodzić. Doszło do bójki, a Dawid wpadł w panikę. Gdy zorientował się, co zaszło, szybko pozbył się naocznych świadków, a potem pobiegł na górę, do pokoju Sary. Następnie, wciąż będąc w głębokim szoku, pobiegł do piwnicy, gdzie nieświadoma niczego Graciella robiła pranie. Kobieta wchodziła właśnie po schodach na górę. Gdy skończył, zaczął sprzątać. Po ciemku, by nie wzbudzać podejrzeń. Zaciągnął zasłony, by nikt nie zajrzał do środka. Zabrał kilka rzeczy w ramach rekompensaty za niewypłaconą pensję, ale i za upokorzenie. Chciał pozbawić Xaviera wszystkiego. Nawet tych nic nie wartych teraz przedmiotów. Upodlić, tak jak on to robił jemu. Był niespokojny, bo w każdej chwili ktoś mógł go nakryć. W czasie, gdy przyświecał sobie latarką, próbując usunąć wszystkie ślady, nagle rozległ się dzwonek telefonu. Serce zabiło mu mocniej. Musiał się bać. Jak okazało się później, dzwonił jeden z wynajmujących. Na tym się nie skończyło, bo za chwilę pod domem pojawił się dostawca pizzy. Nerwy Dawida musiały sięgać wtedy zenitu. Gdy telefon przestał dzwonić, a dostawca odjechał, Dawid spakował wszystkie dowody do auta. Zawiózł je do pobliskiego lasu. Tam przygotował wielkie ognisko i podłożył ogień. Potem wrócił do domu, do partnerki i dzieci. Choć wyjaśnienia Dawida były obszerne i bardzo szczegółowe, a motyw dokładnie opisany, to co mówił nie do końca pasowało do dotychczasowych ustaleń. Po pierwsze, kolejność ofiar zdaniem specjalistów była inna. Najpierw dwójka dzieci w kuchni, potem matka w piwnicy, Sara w pokoju i dopiero na końcu Xavier w salonie. Dowodów na to było sporo. Graciella ostatni raz użyła swojej komórki o 17:00. Dzieci w chwili zdarzenia musiały dopiero co wrócić ze szkoły, bo robiły sobie kanapki, a wracały zwykle chwilę po 17:00. Telefon Xaviera był aktywny aż do 18:00. Taka kolejność wykluczała kłótnie. Dawid najpierw pozbył się świadków, a dopiero później przeszedł do rozmowy. Być może od początku taki był jego cel. Chciał odebrać Xavierowi wszystko to, co kochał, a potem patrzeć na jego cierpienie. Poza tym, w jego wersji nie zgadzało się coś jeszcze. Narzędzie. Twierdził, że użył tylko pistoletu, ale przeczyły temu fakty. Analitycy byli pewni,
że w trzech przypadkach użyto kawałka drewna. W przypadku Gregorego, Leticji i Sary. Niejasności i luk w zeznaniach Dawida było więcej. Mężczyzna powiedział, że w panice spakował wszystkie dowody do auta Xaviera i wywiózł je do lasu. Na szybko przygotował ognisko, podlał je benzyną, którą zabrał z domu i czekał 3 godziny, aż się wypali. To również stało w sprzeczności z zebranym materiałem dowodowym. Bo w ognisku owszem, znaleziono pozostałości DNA rodziny, ale było ich za mało. Ogień musiał płonąć dłużej niż deklarowane 3 godziny. Wszystko wskazywało na to, że Dawid po raz kolejny mijał się z prawdą. By to ustalić, przeprowadzono 2 eksperymenty. A wtedy stało się jasne, że śledczy mieli rację. Ognisko, do którego musiał zużyć minimum 180 kg drewna, bo w innym wypadku nie byłaby możliwa niemal całkowita kremacja, musiało zostać przygotowane i rozpalone wcześniej. I to nawet kilka dni wcześniej. To wskazywało na premedytację, ale nie tylko. Żandarmi już od jakiegoś czasu sądzili, że Dawid po prostu nie mógł działać sam. Przygotowanie takiego ogniska było trudne. Posprzątanie tak wielkiego budynku również. Pozbycie się dowodów wcale nie było łatwiejsze. Sam Xavier ważył prawie 100 kg. To było wręcz niemożliwe, żeby jeden mężczyzna poradził sobie z tym wszystkim sam i to w tak krótkim czasie. Musiał mieć wspólników. Tym bardziej, że jakieś 20 km od Le Grand, jakiś czas wcześniej żandarmi znaleźli wrak auta, w którym znajdowało się DNA 3 flak Tiffów. Nie można było go dokładniej przebadać, bo było spalone, ale wniosek był jeden. Kierowców musiało być 2. Choć wszyscy zatrzymani, jego dziewczyna Aleksandra, przyjaciele Stefan i Izabel, a także brat Mikael, jak jeden mąż do niczego się nie przyznawali, winą za wszystko obarczali tylko Dawida i podtrzymywali wersję o kłótni. Tak w pewnym momencie Stefan się wyłamał. A to, co powiedział, było dla wszystkich szokujące. Stwierdził, że wszystko to, co mówili dotychczas, to bujdy. To, co mówił on, Aleksandra, a nawet jego żona Izabel. Bo nie było żadnej kłótni, żadnego afektu. Oni to zaplanowali. We 4. Stefan i Dawid mieli pójść do mieszkania razem 9 kwietnia. Obmyślili już nawet plan, kolejność, kto co będzie robił. Gdy jednak przyszło co do czego, nie mógł tego zrobić. Pod domem Flaktifów ruszyły go wyrzuty sumienia i powiedział, że się wycofuje. Dawid bardzo się wtedy na niego wściekł, ale nie zrezygnował. 2 dni później wrócił do willi sam. Dawid przyszedł do niego, by pomógł mu ukryć auto Xaviera, a on się zgodził, bo się bał i był zmanipulowany. Dawid, słysząc to wszystko, pękł. Ku zdziwieniu obecnych, przyznał Stefanowi rację. Powiedział, że istotnie zawiązali spisek, bo on chciał mieszkać w luksusowym domu, a nie było go na niego stać. Doskonale wiedział, że nigdy nie będzie mógł spełnić tego marzenia legalnie. Postanowił więc zdobyć je podstępem. 4 miesiące wcześniej zobaczył film o włoskim przestępcy, zwanym Złodziejem Życia. Mężczyzna znalazł sobie doskonały sposób na zarobek. Śledził ogłoszenia sprzedaży domków i samochodów w gazetach, a gdy oferta mu się spodobała, odpowiadał na nią. Nawiązywał kontakt, zdobywał zaufanie, a potem, gdy miało dojść do transakcji, pozbywał się właścicieli, by przywłaszczyć sobie ich własność. Chciał zrobić to samo i nie krył się z tym przed Aleksandrą. Zalegali z czynszem, groziła im eksmisja, a tak mogliby mieszkać w domku letniskowym dalej. Do planu zaangażowali swoich najbliższych przyjaciół, Stefana i jego żonę Izabel. Przez długie miesiące dywagowali nad wszystkimi szczegółami. Wszyscy darzyli rodzinę taką samą niechęcią. Mimo iż Stefan się wycofał, pomógł mu przetransportować Land Cruisera na lotnisko. Aleksandra umyła mu trampki, a Mikael, jego brat, nieświadomy tego, co się stało, na jego prośbę pozbył się narzędzia. Wrzucił je do jednego z kanałów w miejscowości Nord Pas de Calais.
Żandarmi natychmiast tam pojechali i dość szybko je znaleźli. Okazało się, że należało do ojca Aleksandry, który w przeszłości był żandarmem. Szczere wyznanie Dawida pozostawiło wszystkich w osłupieniu. Nikt nie był w stanie pojąć, jak można było być aż tak bezdusznym, aż tak chciwym. W październiku 2003 roku doszło jednak do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Dawid zmienił swoją wersję wydarzeń. Powiedział, że to, co mówił wcześniej, to kłamstwo. Kazano mu kłamać. On tak naprawdę nie miał z tą tragedią nic wspólnego. Nie było żadnego planu, żadnej kłótni. Tak naprawdę znalazł się w złym miejscu i w złym czasie. Owszem, był w domu Xaviera, by z nim porozmawiać na temat zaległej wypłaty, ale to nie on był sprawcą. W czasie, gdy rozmawiali, do willi wtargnęło dwóch nieznanych mu mężczyzn. Pozbyłem się śladów, bo bałem się, że mnie za to oskarżą, mówił. Nikt mu w te wymyślone na poczekaniu brednie jednak nie uwierzył, a Dawid na długie miesiące zamilkł. Żandarmi tymczasem wciąż rozważali rzeczywisty udział wspólników. 28 października 2004 roku odbyła się wizja lokalna, ale wziął w niej udział tylko Stefan. Dawid odmówił, powtarzając, że jest niewinny i zmuszono go do kłamstwa. Proces Dawida, Aleksandry, Mikaela, a także ich przyjaciół, Stefana i Izabel, rozpoczął się w poniedziałek rano, 13 czerwca 2006 roku. Dawid niewiele mówił. Aleksandra pozostawała natomiast zimna, niewzruszona. Mówiła tak, jakby całych kwestii nauczyła się na pamięć. Nie wykazywała najmniejszych emocji, najmniejszych oznak wstydu czy żalu. Nawet wtedy, gdy wyświetlano film z jej rozmowy z dziennikarzami, na którym wręcz kipiała złością i ziała nienawiścią do Xaviera i jego rodziny, mimo iż wiedziała, jaki spotkał ich los. Choć jej arogancki ton na to nie wskazywał, zarzekała się, że się bała. Dlatego była uległa. Robiła, co Dawid jej kazał i tak jak chciał, milczała. Swoją rolę w tragedii próbowali zminimalizować też Stefan i Izabel. 30 czerwca ogłoszono wyroki. Dawida skazano na dożywocie, z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 22 latach. Aleksandrę za współudział skazano na 10 lat. Stefana za to samo na 15. Jego żonę Izabel za niezgłoszenie przestępstwa na 7, a Mikaela na rok w zawieszeniu. Związek Dawida i Aleksandry nie przetrwał próby czasu i rozpadł się zaraz po aresztowaniach. Ona znalazła sobie szybko nowego chłopaka i założyła z nim rodzinę, a on zagłębił się w czytanie Biblii. Dawid złożył apelację od wyroku, ale ta została odwołana. Zgodnie z prawem będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe już w 2025 roku. Dom Flaktifów wciąż stoi i co ciekawe, można go wynająć. Za niemałe pieniądze, bo cena za tydzień wynosi od 1950 do 5000 euro. W 2009 roku kupił go pewien Belgijczyk za 315 tysięcy euro. Przebudował. Podzielił na dwie luksusowe części, obie pod wynajem dla turystów. Nie narzeka na brak klienteli, bo pominął w ogłoszeniu ważny szczegół. Nie ma w nim wzmianki o tragedii, jaka miała tu miejsce w 2003 roku. Turyści są więc nieświadomi, że śpią dokładnie w tych samych pokojach. Korzystają z tych samych łazienek, z których przed laty korzystali Xavier, Graciella i ich dzieci, Leticia, Sara i Gregory.